Cześć tu! Oluś i tatuś! Witamy w drugim odcineczku z serii zabaweczek z T-Racers z nowej serii Color Rush. Tak naprawdę to jest jakiś 11. Znaczy w sumie z T-Racers, ale z nowej serii jest to drugi w sensie z tych zabawek, z tych zestawów. A to są większe. Z nowej serii trzeci. A z nowej serii trzeci, tak. Patrzcie, jak on mnie pilnuje. Ostatnio zapomnieliśmy na samym początku powiedzieć, zostawcie łapki w górę, subskrypcji i dzwoneczek. Pamiętajcie, że to ważne. A jak wam się nie podoba, to nie zostawiajcie, tak? A jak wam się podoba, to zostawcie. Jak nie subskrybujecie, to subskrypnijcie. Słuchajcie, mamy dwa duże zestawy. Jeden T-Rex, drugi T-Shark, czyli coś zupełnie nowego. Zaraz odkryjemy możliwości tego. Wiem, że coś się wystrzeliwuje, coś tam się gdzieś można schować. Są, dwa ekskluzywne, dwóch ekskluzywnych kierowców, że tak powiem. Olek, otwieraj. Ja otwieram. No dobra, okej. Okay. Otwieramy. A, żeby nie zniszczyć, co tutaj jest? Jest to wystrzeliwanie. Można otwierać klapę. A, można posadzić. Wszystko zobaczycie, bo można kierowcę posadzić na tym moim jest T-Rexie, tutaj na górze, albo można posadzić kierowcę w swoim samochodziku do wyścigu. A, jakiś konkurs musimy zrobić, bo ja muszę się odegrać, bo niby ja wygrałem, ale Olek twierdzi, że on wygrał, bo udało mu się przeskoczyć przeszkodę jako pierwszy i złożyć jako pierwszy, chociaż nie był złożony dokładnie, więc powiedzmy, że ma dychę, ale ja się dzisiaj odegram, więc Oluś, wymyśl, jaki konkurs. Co będziemy robić? Myślę, że kto dalej pojedzie. Co ty na to? Albo kto pierwszy, kto szybciej przekroczy metę. O, właśnie. Będziemy wystrzeliwać z tego. Poczekajcie. Będziemy wystrzeliwać. Z tego się da wystrzeliwać? No chyba tak, tylko na razie nie wiem jak tutaj. A, bo czekaj, bo tu jest blokada. Tu jest zablokowane. Tak, dlatego robię. On fajnie, bo może połknąć. Zobaczcie, tak się prezentuje zamknięty, czyli kolejny duży pojazd z serii T-Racer. Musimy kierowcę. I coś niespotykanego, bo wcześniej do tej pory chyba nie było, żeby kierowcy mieli, nie wiem czy to broń, a nie, to nie jest broń. To są narzędzia do remontowania. Zobaczcie, jaki ma fajny kask ten z T-Racer, z T-Rexa. Numer ma 93 na tyle. Tak się prezentuje. Olusiu, jak ci idzie? No, 8 godzin później, ale Oluś sam chciał, to tak ma. Ma tu, zobaczcie, coś takiego, co nie wcześniej nie było. Poczekaj, bo teraz pokazuję, ale to zobacz autko, to wyjmij wszystko na szyku i będziesz pokazywał, prezentował drugie wszystko, okej? Okay? Olusiu? Okej, Osko. Teraz tutaj ma, tak jak mówiłem, ale mi Oluś przerwał. Narzędzie do naprawy, klucz, a z tyłu jest i wygląda jak kość. Fajnie to wygląda i chyba pierwszy raz w zestawach coś takiego było. Nie wiem, czy Oluś, ty pamiętasz, czy coś było nie, takiego w zestawie, żeby mieli narzędzia? Nie. Chociaż może było. Chyba nie było. Było coś. Chyba było. Tylko nie wiem, czemu nie chcę wejść do rąk, no nieważne. Nic ci się nie stało? Okej. Okay. Dobra, ja sadzam pierwszego, pokazuję jak to wygląda. A wyciągnąłeś brońkę? To nie broń, tylko narzędzie. A wyciągnąłeś narzędzie? Oczywiście. Zobaczcie, mój prezentuje się tak, T-Rex, tak zwany. Otwiera klapę, a jak się, aha, otwiera się normalnie. I teraz zobaczmy, czy on w ogóle wystrzeli. Nie, o co tu chodzi? Jak to się montuje? A, to trzeba mocniej wepchnąć, żeby zaskoczyło. I jak zaskoczy? U, matko boska, bym rozbił kamerę. Ty widziałeś to? No. No jakie, chciałem powiedzieć. Jajeczka, jakie jajeczka. Muszę podnieść. To będzie dobry wyścig. Tylko nie wiem, czy kamerki nie trzeba będzie przystać. Ale Oluś daleko jeszcze, bo zobacz, ja już prawie wszystko wyciągnąłem, zaprezentowałem. A! Jeszcze fajna rzecz, on ma tu z tyłu skrytkę. Otwieramy i tam możemy sobie włożyć na przykład narzędzie albo coś innego, albo tą dychę, którą wygram teraz ja.
Jak myślisz, wygram tą dychę? Co, Olusiu? O, dobra. I już jest. Ale posprzątaj tu, kochanie. Dobra, Olek. Teraz pokazujesz ty, co tam masz w swoim zestawie. Ja mam włożyć tutaj jabłko. Najpierw pokaż ludzika. Pokaż wszystko po kolei. A właśnie, poczekaj jeszcze tylko, bo ja autka nie pokazałem. Tu macie autko. Się przekrzywiła ta kamerka. Ludzik. Ludzik ma rybę. Zobaczcie, jaką ma rybę na... jako kask. To jest ten rozdynka. Rozdynka? No. Czyli fugu. Czyli tak jak ksywkę ma mama Lusia Ponczusia. Naprawdę? A to jest mój rekinek. Szkoda, że w ogóle ten mały... Bo jak się zdenerwuje, to się tak nadyma i nie można do niej podchodzić. Że się denerwuje i wiesz, że kuje wtedy. No. Dlatego taką pewnie maksywkę, nie wiem, trzeba się jej zapytać. Cicho, cicho, nie mów tego na YouTubie. Okej, to jest mój jeszcze mały pojazdik, bo nie pokazałem wcześniej. Tak jak zacząłem mówić, ale Oluś mi przerwał. Szkoda, że tu się też nie otwiera, żeby nie robił Bardzo fajnie wygląda. Olusiu, miałeś prezentować. Patrzcie, tutaj ludzika pokazałem. Ludzika? Otwórz szczenek. Tak, szczenko. Ale do kamerki pokażę. Tu, żeby strzelić, to musisz mocno, ale na razie nie strzelaj, bo już strzeliłem, tak? Nie. Pokaż, że też ma skrzyneczkę. A chcesz strzelić? Nie, no, nie. Nie, to później będzie wyścig za chwilę, tak? To przekroczy metę. Dawaj. Dobra, tutaj mamy... Tak się zamyka. Tutaj mamy skrytkę. Skryteczkę, które już włożyłeś. Pokaż, jaki masz, nie broń, tylko jakie narzędzie. Boskiego. A pokaż, co to jest, bo ja nie widzę. Tak, pokaż. To wygląda jak do spawania. Zobaczcie, tak, jest tu butla. Co leci z tego? Co leci? Ogień. To jest do spawania ogień. No. Okej, okay. Schowaj sobie, żeby nie zginęło. Teraz moje tu. A jeszcze pojazd nie pokazuję. A! No to pokaż pojazd. Właśnie, pojazd, pokaż swój. O, fajnie wygląda. A przodem pokaż? Ale tak jak szybko, to nie widać. Pokaż przodem. No też trochę jak rekin wygląda. Bardzo fajnie. I tu trochę. Rekin młot. A dlaczego tak myślisz? Rekin młot, patrz tutaj fale. A co mają fale do młota? To wygląda jak rekin młot. Zobaczcie, chodzi mu o to, że ten zderzak jest jak u rekina młota, a chociaż rekin młot ma właśnie w drugą stronę, a te rekiny takie to nie są rekin młot. Dobra, nieważne, nie znam się tak na rekinach. O, zobaczcie, ja wcześniej nie zwróciłem uwagę, jaki napis czaderski jest na kole. A co jest napisane? T-shirt. A u mnie? Jest T-rex. Okej, Olusiu, no to zaczynamy konkursik może. Co ty na to? Okej. To zróbmy, no bo tak, jak ja teraz wygram, to będzie na zero. Bo ty wygrałeś w poprzednim odcinku dychę. To zróbmy dwa konkursy. Że wygram i będę dychę do przodu. Co ty na to? Dlaczego nie? Jeden konkurs? No nie wiem, ale to musimy, wiesz co, może przestawimy kamerkę troszeczkę, żeby to... Co robisz? Żeby było bardziej widać, bo one się strasznie rozpędzają. Myślę, że w tą stronę, z tej strony postawimy kamerkę i puścimy stamtąd, który pierwszy zjedzie z stołu. Co ty na to? Okay. Dobra, to za sekund 5 się widzimy, bo musimy przestawić kamerkę. Yo! Jesteśmy, przemontowaliśmy, czyli mamy te nasze dwa pojazdiki, przyjedź bliżej, żeby zobaczyli, to jest mój, o, możesz go zamknąć, żeby ci nie uciekł kierowca. Gramy teraz o kolejną dychę, mam nadzieję, że wygram i się odegram za poprzedni odcinek. Kto pierwszy spadnie, zjedzie ze stołu, wygrywa, mamy jedną, o, bo mi się nacisnęło, mamy jedną czy dwie próby? Dwa wyścigi robimy czy jeden? Dwa. Dwa? Aha, to może ktoś być dwie dychy do przodu wtedy, tak? No. Albo trzy, no bo ty masz dychę. No. I dwa razy jak wygrasz, to... Okej, okay, mam nadzieję, że wygram. Trzymajcie kciuki. Uwaga, możecie teraz napisać, zostawić przede wszystkim łapkę w górę i napisać, kto waszym zdaniem dojedzie jako pierwszy, jedzie ze sobą. Na przykład ja wygram jeszcze jeden raz i ty wygrasz, to tak naprawdę dostaję jej tak dyszkę. Tak jest, uwaga. Pierwszy wyścig, trzymaj sobie koła, sprawdź, czy jest dotknięty. Uwaga! 3,
Jest dyszka cofnięta, czy nie jestem w plecy? Juhu! Okej, pierwszy, a to teraz może z jakąś małą przeszkodą. O co już się smuci? Nie zawsze się z czymną wygrywa. Wiesz oczywiście o tym, Olusiu? Wiesz, Olusiu, że poprzednim razem też tak pewnie piszcie w komentarzach. Czy w poprzednim odcinku, jak nie widzieliście, to obejrzyjcie. Czy Olek powinien wygrać? Bo nie do końca mu się złożyło. Olek twierdzi, że powinien. A ja twierdzę, że nie. Zobaczymy. Oliwa Nieżywa zawsze sprawiedliwa. Zobaczymy, czy ta dycha będzie twoja, czy jednak nie. Uwaga. A na co tą dychę przeznaczysz? Nie wiem. Na loda? Nie. Na Stumblegaya? Nie. Uwaga. Trzy. Cztery. A gdzie mi podjeżdżasz? Nie oszukuj. A poczekaj, może jakieś utrudnienie zrobimy? Coś ten? Czy nie? Nie. No dobra. Bez utrudnienia. Uwaga. Trzy. Cztery. I remis, musi być dogrywka. My? Chociaż nie wiem, czy ja minimalnie nie byłem szybszy. Zobaczymy, ale to już trudno. Niech będzie, że remis jest nadal, każdy jest bez dychy. I czy teraz będzie dycha twoja? Poczekaj, przybliżmy sobie, żeby była większa prędkość. Czekaj, mam? Bo nie naciska, jak wciskasz. Okej, okay, uwaga, stąd. Uwaga. Trzy, cztery. Aj, za późno się zdecydowałem. Kto wygrał? Nie! Jest, dyszka! Muszę to zobaczyć. Dyszka. Okej, no to tyle, no to wygrałeś z jedną armą, tyle. Super sprawa, polecamy. Ale ogólnie wyglądowo, Olu, już mi się bardziej T-Rex podoba. No, mi też. Też T-Rex? Chociaż ten ma fajniejsze zęby, pokaż. No. A nie, takie zęby mają takie same. No. Chociaż nie, moje są mniejsze, zobaczcie. A zobaczcie jego. Czy takie same? Nie, takie same. Tylko... A tu, ryk na nim. Uuu, dobre. Albo on tak ryknął. Tak ryknął. Pamiętajcie jeszcze, a ja puszczę bączka. Okej, okay, to tyle. Trzymajcie się, pa, pa, zostawcie łapki. Widzimy się niedługo, będą następne filmiki. Będą? A co będzie następne? Może Stumble, może nie, bo Stumble chyba będzie był pomiędzy. Dobra, nieważne. Na, trzymajcie się, pa!